Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <gasps> papam Jezus Chrystus przynosi Ducha Świętego Kościołowi i ludzkości. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 12 sierpnia 1987 roku. Jezus Chrystus, Syn Boży, który przychodzi od Ojca na świat, za sprawą Ducha Świętego staje się człowiekiem w łonie Maryi, dziewicy z Nazaretu i w mocy Ducha Świętego spełnia jako człowiek swe mesjańskie posłannictwo aż do krzyża i zmartwychwstania. W nawiązaniu do tej prawdy, która stanowiła przedmiot poprzedniej katechezy, wypada przypomnieć tekst świętego Ireneusza. Duch Święty stąpił na syna Bożego, który stał się synem człowieczym, przyzwyczajając się wraz z nim do zamieszkiwania w rodzaju ludzkim, do spoczywania w ludziach, dziełach bożych, pełniąc w nich wolę Ojca i przemieniając ich starość w nowość Chrystusową. Ten bardzo znamienny tekst powtarza w innych słowach to, o czym dowiadujemy się z Nowego Testamentu. To jest, że Syn Boży stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i spełnił swe posłannictwo mesjańskie w Jego mocy, ażeby w ten sposób przygotować zesłanie i stąpienie tegoż Ducha, który przenika głębokości Boże do dusz ludzkich, ażeby odnowić i umocnić Jego uświęcającą obecność i działanie w życiu człowieka. Iryneusz mówi obrazowo, że Duch Święty, działając w Synu Człowieczym, przyzwyczajał się wraz z Nim do zamieszkiwania w rodzaju ludzkim. W Ewangelii Janowej czytamy. W ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stojąc zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego, posługując się przenośnią wody żywej, gdyż jest to Duch, który daje życie. Tego Ducha uczniowie mają otrzymać od samego Jezusa w odpowiednim czasie, gdy Jezus zostanie uwielbiony. Ewangelista ma na myśli uwielbienie paschalne przez krzyż i zmartwychwstanie. Kiedy czas, czyli godzina Jezusa, był już bliski, w czasie pożegnalnej mowy w wieczerniku, Chrystus wraca do swojej zapowiedzi i kilkakrotnie obiecuje apostołom przyjście Ducha Świętego jako nowego pocieszyciela, parakleta. Mówi do nich tak: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam. Aby z wami był na zawsze, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Z kolei zaś Chrystus mówi: Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, duch prawdy który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Na koniec zaś Jezus mówi tak: Jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do Was, a jeżeli odejdę, pośle Go do Was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. W wypowiedziach powyższych zawarte jest objawienie prawdy o Duchu Świętym, który pochodzi od Ojca i od Syna. Prawda ta została szerzej wyłożona w encyklice Dominum et Vivificantem. Przemawiając do apostołów w Wieczerniku, w Wigilię swojej męki Jezus wiąże swoje bliskie odejście z przyjściem Ducha Świętego. Jest to związek przyczynowy. Jezus musi odejść przez krzyż i zmartwychwstanie, aby Duch Prawdy mógł stąpić na apostołów i cały Kościół jako pocieszyciel. Wówczas bowiem ojciec pośle go w imieniu syna, pośle go w mocy tajemnicy odkupienia, jaka się przez tegoż syna, Jezusa Chrystusa, ma dokonać. Słusznie więc można twierdzić, jak czyni to Jezus, że również syn sam go pośle, pocieszyciel, którego ja wam pośle od ojca. Te obietnice, daną apostołom w przeddzień swej męki i śmierci, Jezus wypełnił naprzód w dniu zmartwychwstania. Czytamy bowiem w Ewangelii Janowej, że przyszedł do uczniów zgromadzonych w wieczerniku i pozdrowiwszy ich przejętych niezwykłym wydarzeniem, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W tekście Janowym zasługuje na podkreślenie pewien szczegół natury teologicznej. Chrystus z zmartwychwstały staje wobec apostołów, jako ten, który przynosi im ducha świętego, który im go niejako daje w znakach swojej krzyżowej śmierci. Pokazał im ręce i bok. Jest to duch, który daje życie, i dlatego apostołowie otrzymują wraz z Duchem Świętym moc i władzę odpuszczania grzechów. To, co wydarzyło się w samym dniu zmartwychwstania, inni ewangeliści przenoszą niejako także na następne dni. Podczas których Chrystus w dalszym ciągu przygotowuje apostołów na ten moment, kiedy za sprawą Jego odejścia Duch Święty stąpi na nich w sposób definitywny, także Jego przyjście stanie się jawne wobec świata. Będzie to zarazem moment narodzin Kościoła. Gdy Duch Święty stąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ta obietnica bezpośrednio już poprzedzająca przyjście parakleta wypełniła się w dniu Pięćdziesiątnicy. Jednym słowem, Jezus Chrystus jest tym, który pochodzi od Ojca jako przedwieczny Syn, tym, który od Ojca wyszedł, stając się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego. Spełniwszy zaś swe mesjańskie posłannictwo jako Syn Człowieczy w mocy Ducha Świętego, idzie do Ojca, Odchodząc jako odkupiciel świata, daje swoim uczniom, a zarazem zsyła na Kościół, po wszystkie czasy, tego samego ducha, w mocy którego działał jako człowiek. W ten sposób, jako ten, który idzie do ojca, Chrystus przez ducha świętego prowadzi również do ojca wszystkich, którzy za nim idą na przestrzeni dziejów. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od ojca obietnicę ducha świętego i zesłał go. Powie apostoł Piotr w dniu pięćdziesiątnicy. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze, napisze apostoł Paweł. Duch Święty, który od Ojca pochodzi, jest zarazem Duchem Jezusa Chrystusa, Duchem Syna. Bóg dał Chrystusowi Ducha Świętego bez miary, mówi Jan Chrzciciel według czwartej Ewangelii. A święty Tomasz Zakwinu w swoim przejrzystym komentarzu tłumaczy, że prorocy otrzymali Ducha w miarę i dlatego po części prorokowali. Chrystus zaś otrzymuje Ducha Świętego bez miary, zarówno jako Bóg, albowiem Ojciec poprzez odwieczne rodzenie dozwala mu tchnąć Ducha w nieskończoność, jak też jako człowiek, albowiem poprzez pełnię łaski Bóg napełnił go Duchem Świętym aby wylewał go na wszystkich wierzących. Doktor Anielski nawiązuje do słów Ewangelii Janowej. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha, według tłumaczenia znakomitych biblistów. Naprawdę możemy zawołać z głębokim wzruszeniem słowami Jana Ewangelisty. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali, bo naprawdę staliśmy się uczestnikami życia Bożego w Duchu Świętym. Widzimy, jak ponad światem dzieci pierwszego Adama, przeznaczonych na śmierć, wznosi się, można postać Chrystusa, ostatniego Adama, który stał się duchem ożywiającym. Staramy się w ciągu tych kolejnych katechez odczytywać do głębi świadectwo ewangeliczne o Jezusie Chrystusie. Są to bowiem katechezy chrystologiczne. To świadectwo ukazuje nam Jezusa Chrystusa Mesjasza przede wszystkim w odniesieniu do Ojca. I ten stosunek do Ojca objawia nam prawdę o Jezusie jako synu Ojca, jako Synu Bożym. Równocześnie świadectwo Ewangelii ukazuje nam Jezusa Syna Bożego, a zarazem Syna Maryi, Jezusa Boga-człowieka w głębokim powiązaniu z Duchem Świętym. Trzeba tutaj odwołać się do wielu miejsc nawet już Starego Testamentu, zwłaszcza Izajasza, a przede wszystkim Nowego Testamentu do Ewangelii, wśród nich na pierwszym miejscu do Ewangelii Janowej. I w tym rozległym świetle świadectwa ewangelicznego Jezus Chrystus jest przede wszystkim tym, który przychodzi na świat od Ojca za sprawą ducha świętego. To jest w szczególny sposób uwidocznione przez wiastowaniu. I bardzo uwydatnione przy Chrzcie Jezusa w Jordanie. Ale nie tylko w tych dwóch momentach całe Jego przyjście i całe Jego mesjańskie posłanictwo dokonuje się za sprawą ducha Świętego w mocy ducha Świętego. I otóż równocześnie ten Chrystus, Sen Boży, który staje się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego, przychodzi na świat, ażeby dać ludziom Ducha Świętego. Chrystus jest tym, który przynosi nam Ducha Świętego. Za sprawą swego przyjścia, za sprawą swojego odejścia w krzyżu, za sprawą swej tajemnicy paschalnej, Jezus daje nam ducha świętego, przynosi nam ducha świętego. Przynosi nam ducha świętego, daje go Kościołowi. Dzieje się to już w sposób bardzo wymowny, w wieczór zmartwychwstania, a potem w sposób całkowicie jawny i publiczny, poza wieczernikiem, w Dzień Zielonych Świąt, w Dzień Pięćdziesiątnicy daje tego Ducha Świętego jako owoc swojego odkupienia, ażeby Duch Święty mieszkał w nas i żeby dawał świadectwo o Chrystusie, a przez to prowadził nas w Chrystusie do Ojca. Taka prawda o Jezusie Chrystusie, związana najściślej z objawieniem Ducha Świętego, jest tematem dzisiejszej katechezy. Starajcie się ją często odnajdywać w lekturze Pisma Świętego. Zwłaszcza bardzo kładę wam na serce odczytanie Ewangelii Świętego Jana, tych rozdziałów, które się określa jako mowę pożegnalną Jezusa w wieczerniku przed męką. I starajcie się odczytywać tę prawdę nie tylko w Ewangelii, ale także w waszym życiu chrześcijańskim, bo życie chrześcijańskie to jest życie z Ducha Świętego, tego właśnie Ducha, którego przyniósł nam Chrystus, którego nam dał za cenę swego Krzyża i w mocy swego zmartwychwstania. Serdecznie witam wszystkich pielgrzymów bardzo licznie zgromadzonych w Rzymie, z różnych diecezji i parafii, z różnych grup młodzieżowych. Niech Bóg błogosławi Wasz pobyt przy progach Apostolskich, niech Wam pozwala znaleźć tutaj Chrystusa i Jego ducha świętego. Sancti Vici tu, noventu, adveni apregni tu, via tua voluntas tua, ci pur in cielo e in terra, Padre nostro quotidiano da novis e dimita noi cele, si cura i nostri vittimi, devitori nostri, e tre lo si duca in tentazione, se liberano samma.